Witam wszystkich. Dzisiaj na tapecie mamy rynóweczkę z agregatem bez siewnika. Przyjechałem tutaj na pole 3-hektarowe. Troszkę bruzny rozrównać przed siewem. Tam na początku, mniej więcej gdzie to drzewo jest. No tam w dołku. Trochę ruszyć, bo tam mokro jest, trzeba. Najpierw poszłem tutaj od miedzy, przeleciałem tutaj i tu, jeszcze raz z tej strony od miedzy zrobię. Tutaj bruzny troszkę przysypać. Tutaj no, tak się prezentuje. Chyba dobrze wypoziomowałem, tak mi się wydaje. Włóka fajną robotę robi, rozciąga po całej szerokości tutaj sobie. Już o, troszkę napchało się, aż wierzchem troszkę przesypywało się, no ale dobrze, gdzieś tam zabrało, tam gdzieś sobie pozabierało, tu gdzieś pozasypywało te wszystkie jamy, różne dziury. No, mamy na razie ustawiony na jakieś 7-8, mi się wydaje. Od 5 do 8 cm w głąb zabiera wał, robotę robi, ale tutaj gdzieś tylko kopie. O, zęba. O, jeszcze troszkę schodzi. No, jakieś 7-8 robi. Eleganckie, tak jak widać, jeden przejazd. Fajnie wygląda. Dobra. No. Któregoś razu tam czytałem komentarz, jakie siedzisko ja mam tutaj w renówce. To jest granitowskie siedzenie, jakieś takie zwykłe widzę. Dobrze tam się na nim siedzi. Pneumatyczne. O. Uprawiam sobie tutaj na biegu dwójka szosowa na zającu. A jak sieje, to dwójka szosowa na żółwiu. Po prostu takie 6 km na godzinę gdzieś wychodzi. Nie ma chyba nie ma bardziej potrzeby szybciej jeździć. Jest nierówno trochę, wiadomo, jak tutaj przy orce do końca się dojeżdżało, tutaj kawałki kurde nierówne wyszły, znaczy no kałdoby trzeba zarównać. Kręcić. O. O, tak o. Do góry. Cyk. I teraz przy miedzy będę jechał. Tutaj sąsiada w dzierżawie wyoddał. Tutaj kurde ładne zboże rośnie teraz. Eleganckie kurde, każdy to też posiane. Tutaj drugi, jak właściciel robił te pole, to kurde miedza była. Zaczął ten kurde dzierżawę robić, to i miedza kurde nagle zniknęła. Masakra. Widoczna jest, no. Ale co to za widok miedzy? Powinno być bardziej widoczne moim zdaniem. Ale widać tamto, kurde. O. Kolejna, kurde, chlapnięta jak... jak się należy. Mokro jest tam na tym kawałku. Bardzo mokro. Tutaj właściciel rów wykopał.
woda troszkę poschodziła, ale w dołku dalej mokro jest, więc... Więc tak to, tak to. U nas tutaj na łące też. O, tam o, na łące, o, pod drzewami. Tak samo mokro. Chyba na jesieni będę tutaj staw kopał, znaczy staw, no staw, jamę taką po prostu wykopać, że ta woda sobie po prostu tam zeszła. No tu i drenaż położę sobie po środku, bo no na środku jest tragedia, no. Jest woda, stoi cały rok i od tamtego roku woda zaczęła stać. Parę lat było sucho, to i woda nie stała, a teraz stoi. No i trudno, trzeba będzie kopać. Spokojnie. Będzie można siać. Myślę, że do piątku posieję. Mamy dzisiaj 17 kwietnia, to myślę, że sobie do piątku posieję. Jest spoko. Ale i tak czy tak trochę tutaj kurde ruszyć, o. Ale woda stoi, nie? Ale woda stoi. Masakra. Masakra. A tutaj kurde ruszyć po prostu, bo kiedyś wcześniej tutaj zawsze woda stała. Zawsze tutaj woda stała, a teraz widać jakoś się kurde w tym roku zmiarowicie. Dobrze to zmiarowicie, dobrze to wygląda. Jest taka ciemna ta ziemia, no ale jak to mówię, jak ja to mówię, lipy nie ma. Malutku sobie zarównać tutaj. Up, up. Dobrze to wygląda. Objechałem tutaj parę razy. Tutaj dwa razy. Poprzeczkę. Tutaj bruznę wyrównałem. Od między raz. I z tamtej strony raz. I tam poprzeczkę też dwa razy. No i to będzie tutaj wszystko. Nie ma co tutaj więcej czepiać. Myślę, że do piątku powinienem posiać, jeżeli będzie pogoda dobra. Już taki termin jest, że się należy się siać. I tak, jeszcze pojadę w jedno albo w dwa miejsca tam u siebie. Też trochę wyrównam i to będzie wszystko. Jeszcze tylko zboże poczyścić i można siać. No. No i co? To wszystko w tym filmie. Do następnego i cześć!